Cześć! W dzisiejszym odcinku test ognia dla pilarki MS-181. Po niejakich trudach i bojach, ponieważ jeszcze musiałem w tej pilarce wymienić gaźnik i łącznik gaźnika. Obydwa elementy okazały się mieć usterkę. Teraz uważam, pilarka pracuje jak należy. Musiałem dopiąć wszystko do ostatniego guzika. Remont trochę kosztował, ale uważam, że było warto. Obroty są ustawione tak jak widzieliście. Wieje, przepraszam Was za to, nie mam innego mikrofonu. Mam parę polanek brzozy. Takie drewno w sumie, jakie jest dedykowane dla takiej pilarki, ponieważ jest to malutka pilarka amatorska, nie powinna być zbytnio przeciążana, tym bardziej, że jest teraz na dotarciu. Oglądajcie, zapraszam. A tak wyglądają trociny. Ah!
No i moi widzowie, troszeczkę tutaj musiałem te klocki przerzucać, troszkę tak nieporadnie. Materiał trochę robię na szybko. Co, widzieliście obroty przed pracą, po pracy. Pilarka kręci się 13800, wskoczyła tam chwilkę na 14. Takie obroty pozostawiam, widzieliście jej pracę. Łańcuch nie jest idealnie naostrzony, też na szybko go tak troszeczkę naostrzyłem. Warunki są jakie są, tam w jednym momencie też zahaczyłem ziemię. No widzicie, tak to jest, tu patrzę jak się nagrywa, tutaj tnę. Pilarka chodzi fajnie, trzyma równo obroty, obroty nie falują, pilarka nie gaśnie w czasie pracy. Tutaj robię malutkie cięcia właśnie, żeby wam przyspieszyć ten materiał, ażebyście widzieli jak najwięcej cięcia, ale maszyna w czasie tej pracy nie była ani razu zgaszona, tak pracowała od początku do końca. Robię tylko takie skróty małe dla was, żeby się szybciej wam oglądało i żebyście tam nie patrzyli na to, jak ja tam odrzucam klocki czy coś. No bo po co? Szkoda waszego czasu. No nic, dziękuję wam za oglądanie.
Jak Wam się podoba maszyna, jeszcze Wam pokażę, jak to wyszło po remoncie, jak to już wygląda w ferworze walki. Tak, to jest ten sztil. To jest ten sztil, który był zalepiony jak kulka. Poszło do niego trochę nowych elementów. Właśnie poszło dodatkowo jeszcze washing gaźnika. Poszła podstawa filtra wraz z tym też plastikiem, bo te elementy też już były troszeczkę sfatygowane. Został wyczyszczony jeszcze, czego nie widzieliście na filmie, odpowietrznik zbiornika. Został założony nowy wężyk odpowietrznika zbiornika. Paliwa. No co, nowa świeca. No i tak poza tym wszystko już widzieliście na filmach. Także zapraszam Was do oglądania również filmów z remontu tej maszyny. Tak to, moi drodzy, wyszło. I piszcie w komentarzach szczerze, czy podoba Wam się taka maszyna, taki remont. I czy chcielibyście mieć takiego sztila MS-181. Oczywiście pozdrawiam szanownie pilarza Pawła i jego kanał. Polecam Wam Pilarz Amator. Polecam kanał RP Garażowo. Kanał wspaniałego gościa Piotra. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Hej!